Na świecie mówi się, że jeżeli przed wejściem do domu zdejmuje się buty, pranie suszy się na sznurkach, a kosz na odpady jest pod zlewem. To znaczy, że jesteśmy w Polsce. Robert Elgendi, witam w teleturnieju. Polacy to wiedzą, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Skupmy się na prawdziwych bohaterach. Nie noszą peleryn, ale mają supermoc. Wiedzą o Polsce wszystko. Witaj, Jędrzej Szerf kocha taniec i pływanie, przyjechał do nas z Krzeszowic. A jaki taniec? Trenowałeś? Czy tak? Towarzyski, 5 lat tańczyłem. To zawodowo prawie? Znaczy zawodowo akurat nie tańczyłem, ale chodziłem na kurs 5 lat. 5 lat miałem... chodzi mi o to, że no nie jesteś amatorem. To już a to tak, lubię. No i też pływałem 5 lat również, no interesuję się muzyką, też podróżami. Ale w pływaniu też amatorsko bardziej, czy to już zawody? Taka rywalizacja? W sekcji pływałem też, byłem na zawodach. Miałem tam srebrny medal i złoty też. Czyli smak zwycięstwa zna. No zobaczymy, jak to pójdzie dzisiaj. Drugą uczestniczką Iwona. Witam. Iwona Kurlance, urzędniczka z Warszawy, interesuje się, uwaga, numerologią. Numerologia, tak. Czyli można z liczb wyczytać różne rzeczy. Czy na przykład to, kto tutaj zwycięży dzisiaj? A to by trzeba było każdego zliczyć, plus ale to jest możliwe w ogóle? Rachunek taki prawdopodobieństwa. To jest matematyka tak naprawdę. Wszystkie liczby charakteryzują się czymś, mają swoje cechy. I tak jak my, każdy z nas jest jakąś cyfrą. A jakie kategorie by ci podpasowały? Co jest twoim hobby? Co lubisz najbardziej? Czym się interesujesz? Generalnie lubię teatr, lubię musical, lubię dobrą książkę, kino, literaturę, sport też. No to myślę, że coś znajdziesz tutaj dla siebie, bo wszystkie te kategorie między innymi są właśnie w naszym teleturnieju. Super. Kolejnym uczestnikiem Marek, Marek Szer. Dzień dobry. Witam. Marek kocha gotowanie, przyjechał do nas z Łodzi. Popisowa twoja potrawa, bo tu rozumiem, że ty lubisz gotować po prostu, tak? Bardzo lubię gotować, a potrawa, no, bardzo chwalą fasolkę po bretońsku. Jak zrobić najlepszą fasolkę po bretońsku? No, nie mogę tego powiedzieć. No weź, każdy by chciał pochwalić. Wszystko musi być mięsko przede wszystkim dobrze wysmażone. A poza fasolką po bretońsku jakaś jeszcze inna potrawa, którą Bigos możesz polecić? A to chyba ciężko jest zrobić, prawda? No, kilka lat praktyki i będzie dobrze. A słyszałem, że ciężko jest odtworzyć smak bigosu. Za każdym razem wychodzi inaczej. Tobie się to udało? No, to by musieli powiedzieć ludzie, którzy jedli, a żyją. Okej, to było podchwytliwe pytanie, jak niektóre w naszym teleturnieju. Rozumiem. Ostatnim uczestnikiem jest Paweł, Paweł Wojciechowski. Tam. Sprzedaje usługi telekomunikacyjne w Łomży, tak, ale poza tym, drodzy państwo, śpiewa, więc pytanie jest takie, czy używasz tego śpiewu i tak śpiewająco ci wychodzi ta twoja praca? W ogóle na czym ona polega? Znaczy, moja praca polega no, głównie na sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Czyli? Z ludźmi. Przychodzą ludzie, chcą... Abonamencik na dwa lata. Abonamencik na dwa lata, ale kontakt z ludźmi to jest to, co lubię. 10 lat to robię, także myślę, że spoko. A śpiewam sobie w wolnych chwilach w takim zespole, bardziej imprezy okolicznościowe. Rokową, czy w jakim nurcie bardziej? Czy to jest o wesela, to w każdy nurt to jest, nie? To nie jest tak, że my sobie wybieramy, że śpiewamy rok i śpiewamy tylko rok, nie? Co ludzie chcą, to my musimy śpiewać. A co ci w duszy gra najbardziej? Czy ja najbardziej lubię właśnie takie polskie kawałki, takie rockowe, tak? Wiadomo, na weselach, bo ja jestem z Łomży, Podlasie, czyli disco polo głównie rządzi. I to rządzi na weselach, tak? I to rządzi na weselach, ale muszę śpiewać to, bardziej lubię te kawałki takie bardziej rockowe, profesjonalne, co też się przy tym bawią ludzie. No bardzo miło mi poznać was w prawdziwym życiu, dodać was do moich znajomych, a zaczynamy grę. Przed naszymi uczestnikami 3 rundy. Rozgrzewka, pojedynek i finałowa obrona, podczas których będą odpowiadać na pytania. Do wygrania jest ponad 40 tysięcy złotych. Zacznijmy więc wielkie wygrywanie. Runda pierwsza, czyli rozgrzewka. Runda pierwsza, rozgrzewka. Wszystkie pytania zostały podzielone na 10 kategorii, z których jedna to kategoria niespodzianka. Oto one. Atrakcje turystyczne, film, folklor, obyczaje i tradycje, legendy, muzyka, nauka i technika, niespodzianka, przyroda i jej ochrona, sztuka i zabytki, życie codzienne. Jest w czym wybierać, prawda? W tej rundzie każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na 2 pytania z 10 kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. W tej rundzie nikt nie odpada. Chodzi o to, żeby zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. Czy wszystko jest jasne? Macie może jakieś pytania dodatkowe? Nie. Wszystko jasne. Koncentracja jest?
No to zaczynamy. Zaczynamy pierwszą rundę. Zaczynamy od Jędrzeja. Którą kategorię wybierasz? Nauka i technika. Pytanie do ciebie brzmi. Gdzie do roku 2000 produkowano maluchy, czyli polskie Fiaty 126P? A. W Bielsku-Białej. B. Na Żeraniu. B. Niestety to nie jest prawidłowa odpowiedź. W Bielsku-Białej, a także w Tychach jeszcze te Fiaty powstawały. Miałeś kiedyś przyjemność pojeździć Fiatem? Tak, ale nie prowadząc. A to jest wyzwanie. Wyzwanie dla podróżnika. Podróżujesz też, prawda? Tak, tak. A gdzie? Gdzie znaczy, głównie na razie po Europie, ale też chciałbym kiedyś na inne kontynenty. Iwona, czas na ciebie. Którą kategorię wybierasz, która się do ciebie uśmiecha? Może poproszę życie codzienne. Bardzo proszę. Podczas tworzenia korytarza życia na trzypasmowej drodze, w którą stronę powinien zjechać kierowca ze środkowego pasa? A. Na lewo. B. Na prawo. Na lewo. Nie była to prawidłowa odpowiedź, dlatego zaświeciło się nam na czerwono. Masz prawo jazdy? Mam, ale sporo lat już nie jeżdżę. I szczerze, jak te życie codzienne, to nie myślałam, że to będzie akurat. A do pracy jeździsz środkami komunikacji miejskiej? Tak. A jesteś urzędniczką? Tak. A wiesz, jaki jest stereotyp? Wszyscy myślą, a ci urzędnicy, żeby do nich dotrzeć, to trzeba się uśmiechać. Najlepiej jeszcze z jakimiś kwiatkami przyjść albo czekoladką. To odwrotnie, to ja się uśmiecham. Wszystko jasne. Marku? Która kategoria? Proszę muzykę. Pytanie z kategorii muzyka brzmi. Oprócz Błękitnego Nieba to przebój. A. Marka Jackowskiego. B. Zbigniewa Hołdysa. Marka Jackowskiego. Prawidłowa odpowiedź. 1500 zł na twoim koncie. Znasz ten utwór? Tak. A Nic do szczęścia mi nie trzeba. A z kim śpiewał? Pamiętasz? No to jest z Manamu, świętej pamięci Marek i Kora. Dokładnie tak, z Manamem. Paweł? Zaryzykuję muzykę. Kabaretowi starsi panowie śpiewali. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny siak. A. Palec. B. Pies. B. Prawidłowa odpowiedź. Strzelałeś czy znasz? Powiedzmy, że znam. Nie no, jesteś muzykiem, pewnie znałeś. Znałem. A takie stare szlagiery też śpiewacie? Aż taki nie, ale Kabaret starszych panów obił mi się uszy. Drugie pytanie, Jędrzeju, z kategorii której będzie? A spróbujemy atrakcje turystyczne. Mówisz i masz. A pytanie brzmi. Liczne, niewielkie rzeźby przedstawiające krasnale stały się symbolem i atrakcją turystyczną. A. Poznania. B. Wrocławia. Wrocławia. Prawidłowa odpowiedź, 1500 zł już na twoim koncie. Byłeś, widziałeś, rozumiem. Tak, byłem. Iwonko, która kategoria teraz? To może film poproszę. W której polskiej komedii padło zdanie? Kopernik była kobietą. A. Chłopaki nie płaczą. B. Seksmisja. Seksmisja, oczywiście. Oczywiście, że tak. Filmy to też jedna z twoich hobbystycznych pasji? Tak, tak, bardzo lubię. Komedie? Jaki nurt? Powiem szczerze, różne gatunki, oprócz horrorów i science fiction. To tak jak ja. Marku, zanim może wybierzemy kategorię, ty powiedziałeś, że też historią się pasjonujesz i to tą starożytną. Starożytną, tak. A coś o Egipcie może, tam piramidy, Sfinks, Faraon, wiesz, Robert El Gendi? Też troszkę Robert El Gendi, Omar Sharif. Omar Sharif. Właśnie, tata dał mi na drugie imię Sharif, dlatego że Omar Sharif. Ale jeżeli chodzi o tę starożytność, to... Raczej greckie. Greckie? A mnie to z młodych lat już zafascynowało. Widziałem, no ja jestem z epoki dinozaurów, tak? Kiedyś nie było takich filmów. Nie przesadzaj. I po prostu sceneria. I tak sobie jako dziecko wyobrażałem to życie na Olimpie. No to ciekawe, bo tych kategorii kilka wymieniłeś, a którą wybierzesz do tego drugiego pytania? A ja poproszę film. Nóż w wodzie to pierwszy pełnometrażowy film. A. Romana Polańskiego. B. Janusza Morgensterna. Romana Polańskiego. I oczywiście to jest prawidłowa druga już odpowiedź. Paweł? To ja. Tak patrzę, ale może zanim też sobie porozmawiajmy, bo mówiłeś o muzyce, mówiłeś o tym swoim zawodzie, ale przecież jesteś człowiekiem rodzinnym, bardzo.
tymi dziećmi uprawiasz sporty? Uprawiam, tak. Jeżdżę na treningi z starszym synkiem, bo młodszy jeszcze, ale myślę, że od tego roku też. A jakie treningi? W piłkę. No, ja ogólnie całe życie jestem po wychowaniu fizycznym, także całe życie jestem związany ze sportem. I tego się trzymajmy. A którą kategorię wybierasz? No właśnie żałuję, że nie ma sportu. Może życie codzienne. Pytanie z tej kategorii brzmi, kiedy w Polsce możemy obserwować więcej spadających gwiazd? A. W lutym, B. W sierpniu. W lutym. Chyba w wakacje to świętowałeś, nie patrzyłem. Myślałem, że podchwytliwe. Nie, nie, to jest oczywiście sierpień, luty to była nieprawidłowa odpowiedź, ale wszystko jest już jasne. Widzimy, jak wygląda stan waszego konta. Po 1500 zł trójka uczestników, najwięcej 3000, dwie poprawne odpowiedzi Marek. No i z tymi pieniędzmi wchodzicie do drugiej rundy. A już za chwilę powiem, na czym będzie polegała ta druga runda. Runda druga, czyli pojedynek. W tej rundzie na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytanie, a uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi, naciskając przycisk. W momencie naciśnięcia przycisku przestaje czytać, a uczestnik ma 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odejmujemy 2000. Chyba że na koncie nie ma pieniędzy, to wtedy konto się zeruje. Jeśli nikt się nie zgłosi, to odejmujemy 1000 zł każdemu. Osoba, która zgromadzi na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. Większa stawka, a większe emocje, ale też i lepsza zabawa, prawda? Prawda. Prawda. Zapinamy pasy? Zapinamy. Oczywiście. I zaczynamy kolejną rundę. To będzie kategoria atrakcje turystyczne, ale zanim przeczytam pytanie, spójrzcie, tu jest mała podpowiedź. W którym mieście znajduje się ta krzywa wieża? No nikt się nie odważył zaryzykować. Na pewno byliście w Ząbkowicach Śląskich. Kolejna kategoria. To film. Jutro pójdziemy do... Dokąd wybierali się zgodnie z tytułem bohaterowie film... Marku? Do kina. Skąd ty to wiedziałeś? Nie zdążyłem nawet doczytać do końca. Ale pozwolisz, doczytam. Jutro pójdziemy do... Dokąd wybierali się zgodnie z tytułem bohaterowie filmu Michała Kwiecińskiego, maturzyści z 1938 roku. Odpowiedź prawidłowa, do kina. Brawo. 4000 zł już jest na twoim koncie. Filmy też lubisz. Bardzo. Kategoria folklor i obyczaje i tradycje. Który święty jest katolickim patronem kierowców i podróży? Pawle? Święty Krzysztof. I to jest prawidłowa odpowiedź. Kolejna kategoria. Legendy. Gdzie znajduje się zabytkowy stół sędziowski z wypalonym odciskiem dłoni, z którym wiąże się legenda o czarciej łapie? Nikt nie zaryzykuje? Chęczycy? To jest Lublin. Muzyka. Ale zanim pytanie, to może zerknijcie, posłuchajcie, może to wam ułatwi sprawę. Z którym zespołem zaczynał karierę Krzysztof Krawczyk? Truba duży. Iwona. Truba duży. Iwona, to była prawidłowa odpowiedź, to byli Truba duży. Dlatego Iwona, bo ona jednak miała szybszą reakcję i stąd musiałem tutaj, widząc wszystko, poprosić Iwonę o odpowiedź. Trzeba być czujnym, ale może w kolejnej kategorii wam się wszystkim poszczęści. A kolejna kategoria to nauka i technika. Ile w voltach wynosi napięcie sieciowe w jednofazowej domowej instalacji elektrycznej? Jędrzej? 220. 30. Też bym tak odpowiedział. To jest 230. Określa to polska norma. Jest to wartość zgodna z obowiązującą w całej Unii Europejskiej, więc
u nas 220-230. Ale nie miałem nic do stracenia. Dobrze, że nastrój masz cały czas dobry i on cię niech niesie, bo to przecież jeszcze nie koniec, rozkręcamy się dopiero. Niespodzianka, to jest teraz kolejna kategoria, a pytanie brzmi, kto pełnił urząd prezydenta RP podczas wejścia Polski do NATO i... Pawle? Aleksander Kwaśniewski. To jest prawidłowa odpowiedź. Wejście do Unii 2004, a do NATO 1999. O. Kolejna kategoria. Przyroda i jej ochrona. Mopki, nocki i gacki. To przedstawi... Marku? Nietoperze. To są nietoperze. 5000 już zgromadziłeś. Wszystkie nietoperze są objęte ścisłą ochroną gatunkową. No, zobaczcie. 5000 Marek. 3500 Paweł, Iwona 2000, Jędrzej, czas na ciebie, czas na większą odwagę i koncentrację. Kolejna kategoria to sztuka i zabytki. Jaki tytuł nosi najcenniejszy zaginiony obraz Rafaela ze zbioru Czartoryskich, utracony w czasie II wojny światowej? Jędrzej. Nikt nie wiedział, to ja podpowiem. Portret młodzieńca. Wiemy. To nie było łatwe. Nie było to łatwe. No nie. Ale wcale nie miały być tylko łatwe pytania, zwłaszcza w tej rundzie, prawda? Życie codzienne. Jak się nazywa uroczysta msza odprawiana o północy w Boże... Paweł? Pasterka. Bywasz na pasterkach? Bywam. Widać, 4500 złotych. To była prawidłowa oczywiście odpowiedź. Kolejna kategoria. Atrakcje turystyczne. Wielkopolskie miasto, zwane miastem Wikliny, to... Poznań? Też nie byłem. To jest Nowy Tomyśl. Tam na ulicach można podziwiać deptak właśnie z wiklinowymi donicami i klombami. Film. Lubicie wszyscy. Jakie imię nosi statek w filmie Rejs Marka Piwowskiego? Neptun. 00, 2000 i 2500. Kolejna kategoria. Folklor, obyczaje i tradycje. Co symbolicznie przekazują studentom prezydenci miast? Paweł? Klucz. Dobra miasta. Tak, podczas juwenaliów najczęściej dostają klucze do bram miasta. To była prawidłowa odpowiedź. Teraz legendy. Jak się nazywa polski szlachcic, który według legendy zaprzedał duszę diabłu? Marek? Twardowski. Pan Twardowski, mistrz Twardowski, Jan Twardowski, prawidłowa odpowiedź. Już 4000. Nie mam tego refleksu. Kolejna kategoria. Muzyka. Pod jakim pseudonimem artystycznym występował i nagrywał Czesław Juliusz Wydrzycki? Marek? Niemen. Prawidłowa odpowiedź, Czesław Niemen. Dokładnie tak. Kategoria nauka i technika. Jaki numer w serii Sojus miał statek kosmiczny, którym poleciał w kosmos Mirosław Hermaszewski? Nikt nie zaryzykował, ale to chyba nie było proste pytanie. Sojus 30. No, jedyny Polak w kosmosie. Kolejna kategoria. Niespodzianka. W którym roku odbyły się pierwsze wybory w Polsce, w których mogły głosować i kandydować kobiety? Boję się. No nie ma się co bać, czasem warto zaryzykować. W 1919 roku to miało miejsce. 2500, 4000. No i Iwonko, Jędrzeju, do dzieła, do pracy. Trzy pytania do końca. Przyroda i jej ochrona. A pytanie brzmi, jak po polsku nazywa się drzewo ginkgo biloba, którego liście znajdują zastosowania w preparatach wspomagających pamięć? Jędrzej? Klon? Nie, to jest miłożąb dwuklap glupapowy, ale naprawdę szacunek, że zaryzykowałeś. To się chwali. Nie ma nic ze stracenia. No o to chodzi właśnie. Teraz zanim przeczytam pytanie, będzie mała podpowiedź dla was, a kategoria to sztuka i zabytki.
którym mieście znajduje się ten meczet? Iwona? Wrocław. Strzelałaś pewnie? Znaczy widziałam, wydawałoby się, że to jest ten właśnie. Gdańsk. A Gdańsk. To jest Gdańsk, na pewno u nas, dokładnie. Kolejne pytanie, już ostatnie w tej rundzie. Kategoria życie codzienne. Ile cyfr ma numer PESEL? Paweł był pierwszy. 11. Policzył szybko i bardzo dobrze odpowiedział. Na zielono się zapaliło. Rzutem na taśmę w ogóle zwyciężyłeś. 4,5 tysiąca na twoim koncie. Na drugim miejscu Marek. No i bez żadnego dorobku, ale ze świetną zabawą i przepięknym uśmiechem na twarzy Iwona, a także Jędrzej. Dziękuję wam wszystkim za te emocje i za tę zabawę. No ale Pawle, ty będziesz wchodził teraz z tymi pieniędzmi do finału. Jednakże musisz podjąć bardzo ważną decyzję. Myślę, że niełatwą, bo możesz wejść do finału sam. Albo wziąć do pomocy kogoś z uczestników. W finale 90 sekund, będziesz musiał odpowiedzieć na 10 pytań. No i teraz pytanie, czy wejdziesz tam z pomocą czyjąś, czy jednak podejmiesz sam tę rękawicę i zaryzykujesz? Znaczy, sportowcy czasami ryzykują, ale to jest łatwa decyzja. Biorę Mareczka, bo będziemy mieli praktycznie zdwojoną siłę i te same pieniążki. Te same pieniądze, którymi prawie będzie trzeba później się jeszcze podzielić. Damy radę. Dacie radę. Drodzy państwo, przed nami finałowa obrona. Finałowa obrona to już ostatnia runda, to już ostatnia, najważniejsza, decydująca runda w naszym teleturnieju. Panowie, będziecie mieli 90 sekund na udzielenie 10 poprawnych odpowiedzi. W przypadku, kiedy nie uda wam się to, kiedy się pomylicie, no to z waszego konta ubędzie 10%. Wchodzicie do finału z kwotą łączną 8,5 tysiąca złotych. Podjęliście decyzję, że razem możecie się konsultować, możecie wymieniać poglądami, pamiętając oczywiście o limicie czasowym, no ale tylko jedna osoba z was, tylko jedna może udzielać odpowiedzi tak lub nie. Kto będzie kapitanem? Z szacunku do osoby Marka i jego doświadczenia i wiedzy, Marek. Marek. Czas. Start. Sianko pod obrus kładzie się na stole nakrywanym do śniadania wielkanocnego. Tak czy nie? Nie. Czy w Gniewie można zwiedzić Zamek Krzyżacki? Tak czy nie? Tak. Legendarny zbójnik Ondraszek, lokalny odpowiednik Janosika, wywodzi się z legend kaszubskich. Tak czy nie? Nie. Kociewie to region etnograficzno-kulturowy na Podlasiu. Tak czy nie? Nie? Nie. W kościele Franciszkanów w Krakowie znajdują się największe witraże w Polsce. Tak czy nie? Tak. Nie wiem, tak. Dawaj, dawaj. Tak. Nie wiem. Na naramienniku munduru porucznika wojsk lądowych znajdują się 4 gwiazdki. Tak czy nie? Nie. Kortowiada to jeden z największych festiwali studenckich w Polsce, a odbywa się corocznie w Olsztynie. Tak czy nie? Tak. 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 Błotniarka stawowa jest gatunkiem żaby. Tak czy nie? Tak. Do trylogii o Ryszardzie Ochuckim wliczają się Miś, co miś zrobisz, jak mnie złapisz, i Ryś. Tak czy nie? Tak. Na zamku w Szydłowcu mieści się Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Tak czy nie? Tak. W finale opery Halka tytułowa bohaterka odbiera sobie życie, przebijając się sztyletem. Tak czy nie? Nie. Dawid Podsiadło, popularny wokalista, tak, i autor piosenek, tak, prowadzi, tak, też, tak, podcast z Radosławem Kotarskim. Czas się skończył. Odpowiedź tak czy nie? Tak. Tak, ale niestety przez to, że nie zmieściliście się w czasie, nie udzieliliście tych 10 prawidłowych odpowiedzi. Nie uda się wam wyjechać z tego studia z wygraną, ale co was zżarło? Stres? Tak się zastanawiam, wyście wszystko widzieli. Jak nie jeden, to drugi. No sam nie wiem, bo to stres, tak jak mówisz, i no nie wiem. Jedno potknięcie już. Jedno potknięcie, później jest drugie, większy stres. I te konsultacje chyba były takie za długie. I troszkę, no, i z tym Rysiem, i... No to nic, tym razem się nie udało, ale trzeba myśleć pozytywnie na przyszłość. Panowie, no tak czasem bywa, ale to była świetna zabawa, prawda? Przeżycie też super i dla nas wielka przyjemność, że mogliśmy się poznać. Dziękuję. Panowie, gratulacje. Emocje, no czasem tak bywa. Nie zawsze się wygrywa, ale jednak Polacy dużo wiedzą i ci panowie też to udowodnili. W następnym odcinku widzimy się, mam nadzieję. No i zobaczymy, jak wtedy pójdzie uczestnikom. Do zobaczenia.